Napisy są włączone, jeśli ikona napisów, która znajduje się w prawym dolnym rogu ekranu, jest podkreślona na czerwono. Prawda jest tym, co przychodzi od Boga do ciebie. Prawda jest objawieniem nie tylko Bożej prawdy o sobie, Bożej natury, Bożej osoby, ale kiedy spotykasz się z Bogiem, Bóg też pokazuje ci prawdę o tobie samym. Dzisiaj już do południa dałem impuls do tego, żeby samemu sprowokować takie poznanie siebie przez wejście w te wszystkie komory namiotu, wszystkie komnaty Eglona, gdzie mogły się usadowić złe duchy, które bronią się w tych miejscach twojego życiorysu, które są obwarowane wstydem, bo wstyd jest, może bronić pychy. Bo człowiek się wstydzi, kiedy może doznać upokorzenia, nie? I tu może być zły duch. Prawda pochodzi zawsze od Jezusa. Jezus mówi, że jest prawdą. Dlatego prawdy nie musisz się bać, bo tam spotkasz Jezusa. Żeby nie wiem, jaka ta prawda była. Kłamstwo pochodzi od szatana. Jezus mówi w Ewangelii Świętego Jana w 8 rozdziale, że szatan jest kłamcą i jest duchem kłamstwa i był zabójcą od początku. Kiedy wchodzisz w prawdę, jesteś w Królestwie Jezusa. Nie musisz się bać. Prawda powoduje to, że człowiek czuje się bezpieczniej. Kiedy odkrywa prawdę, czuje się lżej, bezpieczniej, chociaż może być to ciężka prawda. I tu tłumaczą się słowa, które Jezus powiedział kiedyś uczniom u Mateusza, bodajże w 12 rozdziale. Kiedy im powiedział, jarzmo moje jest słodkie, a ciężar lekki. Bo kiedy bierzesz ciężar, on staje się lekki. Kiedy bierzesz ciężar prawdy na siebie, to ci to ulży. Kiedy poznajesz prawdę, ona może być ciężką prawdą, ale przyjdzie ulga po tym poznaniu. Jezus mówi, takie jarzmo weźcie na siebie, jarzmo prawdy. Kiedy człowiek przyjmuje całą prawdę w całości, dokonuje się w nim przemiana. Przemiana jego samego w nim samym i również przemienia się wtedy otoczenie. Bo kiedy człowiek jest przemieniony, to przemienia się również środowisko. Wszystko się zmienia wokół nas. Prawda zawsze zwycięża. Kłamstwo zawsze człowieka poniża. Zawsze zostaje w końcu jakoś tam zdemaskowany i człowiekowi utrudnia żyć. Prawda może być z początku bolesna, trudna, taka jak odrywanie strupa z rany, ale przynosi obmycie tej rany. Ciało się na nowo goi i jest lepsze takie zrośnięcie. Dziś na tej adoracji chciałbym zaproponować wam taką modlitwę wspólną, delikatną modlitwę, proszę się nie bać, ale jest również ta modlitwa dobrowolna, jeśli ktoś nie czuje, że właściwy dla jego życia na taką modlitwę, to może oczywiście nie modlić się tą modlitwą. Modlitwa jubileuszowa właściwie, ale możemy ją ciągle używać. Modlitwa o przerwanie wszystkich tych skutków, dziedzictwa, przekleństw, które nosimy z racji naszych związków z rodziną. Wszystkie te chore korzenie, które w nas ciągle zatruwają nasze życie, nie pozwalają nam żyć pełnią życia we wspólnocie. Począwszy od takich historii, kiedy nie możemy się oderwać od naszej rodziny i ciągle żyjemy życiem naszej mamusi, tatusia, siostry, brata, szwagra, kuzyna, pociotka, powójka i jeszcze tam kogoś innego i to nam w mózgu zakrywa Boga, także nie możemy się skupić na medytacji, na modlitwie, bo myślimy, że tam wujek Ireneusz kupił sobie w tej chwili traktor, mu się koło zepsuło i teraz ja siedzę w zakonie i teraz muszę się pomodlić o to, żeby się koło naprawiło. Albo żeby sobie zdobył pieniądze, żeby kupił i on tu dzwonił do mnie wczoraj, zresztą codziennie dzwonią do mnie z rodziny i teraz muszę się u Pana Boga o to postarać. A Pan Bóg oczywiście jak posługaczka, lokaj, wyślę aniołów i znajdzie odpowiednie koło dla mojego szwagra czy tam dla kogoś. Albo mój tata jest chory, ma problemy ze sobą. Ja teraz cały czas myślę o tym, żeby o tej chorobie. Wiem, że moim myśleniem nie poprawię mu stanu zdrowia, ale ciągle o tym myślę. I nie mogę myśleć o wspólnocie, o sobie. Zapominam skarpetek wkładać rano, bo myślę, że tata jest chory. Nie mogę się skupić na mszy świętej, bo biorę komunię świętą i myślę, że tata jest chory. I to mi ciągle tkwi w głowie. Począwszy od takich historii, a skończywszy na takich, kiedy ci rodzice, rodzeństwo żyją w strasznych stanach, są daleko od Boga, są w grzechach, może nawet bluźnierstwa wobec Boga. I my się też tym martwimy. Może nas przeklinali nawet, zniszczyli nasze życie. I my ciągle żyjemy
tym wyobrażeniu o sobie, jakie nadali nam rodzice lub rodzina. Nie możemy się wyzwolić z tego, co myślimy o sobie, z tej opinii ich. Nie możemy przyjąć tego, co Bóg o nas myśli, jak On na nas patrzy, bo ciągle się tym katujemy, co oni o nas mówili i jak patrzyli na nas. Pamiętam taką przełomową chwilę w moim życiu. Mam dwie siostry i zauważyłem, że dopóki ja żyję ich życiem, próbuję poprawić ich życie, przekonuję, jeżdżę, ewangelizuję, podtrzymuję, dzwonię, interesuję się, martwię, modlę, daję nam msze, nie daję nam msze, spowiadam się w ich intencji, adoruję. To sytuacja nie była dobra. Było coraz gorzej i coraz gorzej w ich rodzinach. Pytałem Boga: Boże, dlaczego Ty mnie nie słuchasz? Że modlę się za rodzinę, co to złe? Że złą rzeczą to jest? Bóg mi dał do zrozumienia, że mnie nie wysłucha w tych modlitwach. Dlaczego? Bo moje zmartwienie o rodzinę było Bogiem. Ja się nie martwiłem o Jezusa, tylko martwiłem się o rodzinę. Moją ambicją było to, że jak to w rodzinie kapłana i zakonnika takie rzeczy się dzieją. Wstyd. Muszę coś zrobić, że moja rodzina była na poziomie chrześcijańskim. I nie widziałem, że to jest chorą ambicją. Że ja nie ufam Bogu. I dlatego pewnego dnia przestałem się w ogóle nimi interesować. Mieli do mnie pretensje, że nie dzwonisz, nie interesujesz się nami, nie przejmujesz się nami, nie przejmuję się wami. Nie dzwonię do was. Z jedną siostrą nie widziałem się 7 lat, z drugą 3 lata i mam spokój. Zrobiłem targ z Bogiem. Powiedziałem: Panie Boże, ja się będę zajmował siostrami karmelitankami, a Ty się zajmij moją rodziną. Na końcu świata zrobimy podliczenie, kto z nas lepiej wypadł. Ja Cię spytam, jak się interesowałeś moją rodziną, a Ty się spytasz, jak się interesowałem karmelitankami. Ja się nie martwię teraz. Zostawiłem w dobrych rękach. Niech się tam biją, zabijają, mordują, trują, gwałcą. Niech robią, co chcą. To jest sprawa Pana Boga. Bo On mi powiedział: idź, rzuć wszystko, tak jak powiedział do apostołów, i zajmij się moim królestwem. No więc zajmuję się Twoim królestwem, Panie. Może On mi też powie, że się zajmowałeś moim królestwem. A wiesz dlaczego, Augustyn? Dlaczego? Bo w tym momencie, kiedy powinny się zajmować moim królestwem, zajmowałeś się swoją rodzinką. A przecież to do mnie należy. I Pan też chce, żebyśmy dokonali takiego cięcia, żebyśmy zaufali Jemu. On lepiej się zatroszczy o naszą rodzinę niż my. Chyba że uważacie, że wy lepiej się zatroszczycie niż Bóg. To wtedy martwcie się dalej. Przejmujcie się, załamujcie się i przeklinajcie życie, ponieważ i tak nie uratujecie ich od problemów, od kłopotów. W tej samej rozmowie u Mateusza w 19 rozdziale czytamy takie słowo. Wtedy rzekł Piotr do niego: oto my opuściliśmy wszystko. Co to znaczy opuściliśmy wszystko? To jest właśnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą. Poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swoim tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom. Ale czy naprawdę opuściłem dom? Czy ten dom mnie opuścił już z mojego mózgu? Bo jeśli jest pełnia ubóstwa, pełnia opuszczenia, to puszczam ten dom w ręce Boże. Czy to znaczy, że z nieszporów mamy wykreślić modlitwę za rodzinę? Nie. Módlmy się, ale ze spokojem. Po co z nerwicą, z załamaniem, z martwieniem się, z pretensjami, z myśleniem? Co teraz zrobić? Niech robi Pan Bóg, co chce. Bądź wolna od tego. Opuściłaś dom? Opuściłaś. To opuść. I każdy, kto dla mego imienia opuści... Siostry. Ojca jest napisane. I matkę też jest napisane. Dzieci. No myślę, że nie macie. Pole. Nawet i pole. Stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszymi będzie ostatnimi. Wierzyć tutaj Panu, czy nie wierzyć? Lepiej uwierzyć. Bo tak to człowiek ma rozdarte serce. Jest trochę w zakonie, jest trochę w domu i uczucia są zmieszane. Pamiętacie to słowo Jezusa. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co ponadto jest, pochodzi od złego. Czyli jeśli mówię: Panie, idę za Tobą, ale muszę wrócić. To mówię: tak, Panie, ale wiesz co, nie, bo jeszcze tutaj muszę załatwić coś z moją rodziną. Dach się zawalił, jadę ją poprawić, ten dach. Zostaw ten dach. Będzie zawalony. No zgnije, niech zgnije. W porządku. Bóg, to jest sprawa Pana Boga, nie Twoja. Nie musisz się tym martwić.
Kiedy dokonasz takiej wolności, to wtedy zobaczysz, że w zakonie, we wspólnocie nie masz też uzależnień. Że nikogo nie posiadasz, nikogo nie odpychasz, że masz spokój. Z opiniami, z różnymi rzeczami, że twoje uczucia wracają do równowagi. Masz Pana, zawieź się sercem na Panu i to wystarczy. Doznasz wielkiej ulgi. I w tej modlitwie również będzie chodziło o takie sprawy. Będzie również chodziło o takie rzeczy, o których mówiliśmy, o te przestrzenie demoniczne, które czasem szatan wykorzystuje. Te wszystkie przekleństwa rodzinne, genetyczne, o grzechy naszych przodków, rodziny. I dlatego o tym teraz mówię, żebyście w tą modlitwę weszły ze spokojem. Będzie ona trwała może 5 minut, 10, nieważne ile. Ale trzeba wejść głęboko w swoim sercu. To jest ważne. Bo nie będzie ważne to, żeby to się działo na przykład z jakimiś armatnymi salwami, żeby sprowadzić tu ordynariusza miejsca, żeby było kadzenie, żeby były śpiewy i żeby dzień wcześniej chór przygotował odpowiednie pieśni. Estetyczne i fajne i może miłe dla Pana, ale to nie zadecyduje o tym, czy coś się zerwie, czy nie. Natomiast jeśli w sercu masz gotowość na wzięcie siekiery tej modlitwy i powiedzieć, ty nie, Panie, niech się dzieje, co chce. Odcinam swoją łódeczkę od brzegu i jedziemy na drugi. To wtedy ta modlitwa może podziałać. Modlitwa może podziałać, jak jest pogłębiona przez twoją świadomość, przez Słowo Boże, przez te rekolekcje, przez gotowość twojego serca na ryzyko, na wszystko, co Pan Bóg może jeszcze ci sprawić w życiu, bo On może przetestować twoją rezygnację, może zobaczyć, czy rzeczywiście opuściłaś wszystko. Mogą się pojawić jakieś kłopoty w domu i powie, no, że pojedziesz na pół roku na urlop. Poprawiać dach i może koła szukać dla szwagra. A ty powiesz mu nie. Jak szwagier zadzwoni, to powiedz, a szukaj sobie człowieku sam koła. Ja mam swoje problemy. Kanał istnieje dzięki waszemu wsparciu.